Ale pani Iza cały tydzień chce poświęcić na wycieczkę, a na razie opowiedziałaś o wycieczce historycznej. To zostaną nam jeszcze w takim razie 3-4 dni. Ja będę drążył jeszcze pytanie pani Izy dalej, naszego telewidza, naszej widzki. Jeszcze ze dwie tak, jakieś tylko, wycieczki. Pani Iza przyjeżdża tu po raz pierwszy. Tak. Więc fajnie gdzieś wybrać tą wycieczkę historyczną. Musi się zapoznać z morzem. Oczywiście, jakże inaczej. Fajnie, jak poświęci sobie jeden dzień poobcować sama z tą kulturą, z tą Turcją, bo wyjść wieczorem, wyjść rano, w ciągu dnia, no, noc też, proszę się nie obawiać, nocy też można chodzić, jest bezpiecznie. Najważniejsze właśnie, żeby nie ulegać czasami też właśnie takiej też wręcz presji, panice i wręcz presji rezydentów, którzy silnie będą chcieli was zatrzymać w resorcie, w hotelu, w miejscu, gdzie nie będę oczywiście zniechęcał i każdy ma Każdy ma swój rozum, każdy ma swój wybór, dlatego my stoimy przy swoim, że skorzystaliśmy kilka lat temu, oczywiście nie w Turcji, bo w Turcji jesteśmy teraz drugi raz na zadanie pani Violi, ale w innym rejonie świata, w Egipcie skorzystaliśmy z wycieczek oczywiście u rezydenta i byliśmy bardzo zawiedzeni, bo żeśmy bardzo dużo przypłacili pieniędzy, dokładnie 3 razy tyle, wycieczka była krótsza, było wiele różnych ukrytych dopłat, bardzo wiele ukrytych dopłat podczas wycieczki, które potem oczywiście wychodziły z cienia i spółki. Ale tak mówi się krzywdząco dla tych lokalnych biur podróży. Bardzo, bardzo wiele. Ale przepraszam, przede wszystkim, że bo my jesteśmy w Turcji. Więc dlaczego nas w ogóle zaczynają nazywać w ten sposób lokalne czy uliczne biuro podróży? Uliczne. Przecież my jesteśmy u siebie. To jest, znaczy, ja mówię my, ja się bardzo utożsamiam z firmą, w którą pracuję. My jesteśmy u siebie. To my jesteśmy tutaj główni, bo my jesteśmy u siebie. Właśnie. To my organizujemy, żeby zorganizować wycieczkę, to trzeba mieć specjalne licencje. To nie ma, że ktoś sobie wymyślił, wziął sobie samochód, wziął pana Franka i pojechał. Musi być licencja, musi być stosowne ubezpieczenie do tego. Licencje są wydawane na poszczególne kategorie, tak? I to wszystko jest, spływają raporty do organizacji naszej turystycznej, która się nazywa TurSAP. My bez emblematu TurSAP, bez pozwolenia TurSAP, bez takich tabliczek, które musimy mieć na samochód, my nie możemy wyjechać. Jeżeli ktoś zapomniał nawet wziąć, to są naprawdę wielkie kary za to. I na stronie internetowej TurSAP-u można sprawdzić, czy ta dana agencja, dane biuro jest legalnie działa tutaj na terenie Turcji. Wpisuje się nazwę tego biura i wyszuka. I tam wszystkie są informacje o tym biurze. Tak? Gdyby się okazało, że nasze biuro na przykład nie ma, czegoś by nie zapłaciło, to by tam zaraz był komunikat. To każdy może sprawdzić. To nie są tajemnice. Tu nazwa biura, tam jest w wersji też angielskiej, więc większość Polaków zna język angielski. Można wejść, sprawdzić, napisać takie biuro, czy jest. Także jeżeli problem z pisaniem, bo niekiedy jest, wchodzi opisownie, na naszej stronie internetowej jest link do tego, do od razu do tego miejsca, skąd można sprawdzić sobie firmę, więc Wiolo, otwarcie. Tyle, ile ludzi na naszej pięknej, jednej, wyjątkowej planecie, tyle różnych opinii, tyle różnych nazw, chodnikowe, uliczne, lokalne. A my jesteśmy u siebie w domu. Dokładnie. My mamy tutaj sieć sprzedaży, czyli mamy swoje biura na terenie, mamy tutaj na terenie Alani też kilka biur, które jest naszą siecią sprzedażową. Mamy oczywiście tu po drodze i w Side i drugą naszą taką dużą filią jest filia w Antalii, która tam obejmuje Antalię i Kemer. Bo tu my działamy prawie 30 lat na rynku i byliśmy tutaj pierwszą jakby taką działającą i najstarszą, bo tutaj jesteśmy najdłużej działającą firmą, która się znajduje na tureckiej rywierze, tak, od 1993 roku, czyli to 28 rok już idzie, tak. Dokładnie. I kiedyś było tylko Paczo Turk, no teraz tam wytworzyły się inne mniejsze firmy. Mniejsze, większe, to jakby ja nie mówię nigdy źle na temat konkurencji.
No chyba, że ktoś jest oszustem, to wtedy powiem, że jest oszustem. Natomiast trzeba szanować się wzajemnie i dokładnie nie wykluczać. Dlatego my też nie mówimy, absolutnie nie mówimy źle o innych, informujemy. Ma kilka siedzib, nie tylko właśnie w Alanii, ale nawet w Antalii, w Sydney. Przewodnicy mówią w wielu językach i mamy oczywiście, nie że jeden mówi we wszystkich językach, ale mamy odpowiednio do grupy dobrany język. Kiedy dokonuje się rezerwacji, na przykład można ją zrobić w języku polskim, ale tam jest wybór, w jakim języku chcesz informacji. I piszesz po polsku, ale informacje chcę po niemiecku. I w tym momencie my już zanotowujemy, oczywiście Polak, ale do grupy niemieckiej i tak organizujemy tę wyprawę, żeby trafił do niemieckojęzykowego przewodnika, żeby ta informacja była udzielana mu w języku dla niego zrozumiałym. Bo oprócz tego oczywiście mamy Polaków, mamy niemieckojęzycznych, mamy rosyjskojęzycznych. Teraz wprowadzamy język ukraiński, tylko język ukraiński, bo jest takie zapotrzebowanie, więc będą tylko w języku ukraińskim dla grupy ukraińskojęzycznej. Mamy grupę angielską, tak, bo no oczywiście grupę turecką, francuskiego języka nie mamy, arabskiego, jeżeli trzeba, to też jest język arabski. I pan z Niemiec pyta jeszcze, pan z Niemiec mówiący w języku naszym ojczystym polskim, czy za wycieczki dobrze zrozumiał, przeczytał, że płaci dopiero w autokarze. Nie ma jakichś przedpłat, nie ma przesłania pieniążków online. Może zapłacić spokojnie, z czym czuje się lepiej, dopiero będąc w autokarze. Dokładnie. Chcemy dać poczucie naszym kochanym gościom, chcemy dać poczucie takiego bezpieczeństwa, że to nie jest jakaś firma kogucik, że on zapłaci, przyjedzie, okazuje się, że ale kto, bo on nie wie, ma tylko jakiś bilet, że to jakiś cyberprzestrzeń, oszust cyberprzestrzeni. Nie, proszę Państwa, przyjeżdżacie, wszystko, my się z Wami tak kontaktujemy, więcej zawsze prosimy o przekazanie informacji, kiedy już będziecie na miejscu, podajcie nam numer pokoju, bo jakby charakterystycznie, kiedy trzeba Was wywołać, bo nie wiem, ktoś nie popatrzyliście się na godzinę, to dzwonimy do hotelowego pokoju, już przyjechał autokar, czekamy na Państwa i dopiero wtedy się płaci za wycieczkę. My nie przyjmujemy żadnych przedpłat, żadnych zaliczek, żadnej zapłaty z góry, dopiero na wycieczce. Jest jeden wyjątek. Wycieczki samolotowe. To sami Państwo rozumiecie, że musimy zamówić w tym momencie miejsce w samolocie i to jest jedyny wyjątek, gdzie pobieramy jakieś. Czyli to dobrze wiedzieć. Przy wycieczkach lotniczych, tam gdzie wchodzi na oczywiście na przykład Izrael. Środek transportu samolot, wtedy dokładnie. Tam oczywiście jest przedpłata, zapłata wcześniej, co jest jak najbardziej zrozumiałe, ale to jest ważne dla naszych widzów na przyszłość. Przy wycieczkach lądowych nie ma czegoś takiego. Przedpłata, wpłata wcześniejsza, bądź też zaliczka, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Poza tym my mamy wiele pakietów, zawsze na przykład, jeżeli kogoś nie zadawala, na przykład mamy Kapadocję w wersji full, tak, że jest obiad, kolacja, śniadanie, wszystko jest liczone, ale ktoś nie je na przykład obiadu i wie, że nie, no dobra, pójdzie, ale nie będzie miał ochoty jeść, bo ma inny system jedzenia, ma jakąś dietę, tak, wystarczy do nas powiedzieć, że chcemy inny pakiet i my ten pakiet przygotujemy, po prostu jakby wycieczka, wyprawa ma być szyta na miarę klienta, to co chce, użyta na miarę, to co klient oczekuje. I kiedy jest tak, że ma specjalne, na przykład mamy też wycieczki, które są wliczone wszystkie wejścia, wstępy. Ale dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mają specjalną taką kartę, może nie wszystkie, ale ten kto wie, to ma kartę, gdzie na całym świecie wchodzi bezpłatnie. Więc po co mu kupować wycieczkę z biletami wstępu, dokładnie, jak on ma karty, gdzie może sobie obniżyć koszty wycieczki, bo skorzysta z tej karty. Proszę nam tylko o tym powiedzieć, my zmienimy pakiet. To nie trzeba, bo my jesteśmy tour operatorem, to my wykonujemy tę usługę, więc zawsze możemy dopasować. Wszystko można zrobić. Właśnie miałam powiedzieć, że to jest jakże indywidualne, jakże innowacyjne podejście do klienta, do gościa. No chcieliśmy właśnie, tam na przykład jest w niektórych naszych wycieczkach, że sam dokonaj wyboru, co chcesz, tak?
że chcesz obiad, weź obiad, chcesz bilet, weź bilet. Jest na przykład na Kapadocji, jest podziemne miasto, jest Muzeum Goreme, a ktoś mówi, a Muzeum Goreme ma dużo, dużo w sobie chrześcijańskiej religii, ja jestem ateistą, czy jestem anty, nie będę tam wchodził. To po co tracić? To jest teraz około 10 euro. Jak oczywiście może z tego zrezygnować? W tym czasie zapewniłem mu inne zajęcie, żeby nie tracił. To nikt tam nie będzie czekał, siedział pod bramą, tylko w tym momencie pójdzie, wskażemy miejsce, gdzie może sobie w tym czasie zobaczyć inne miejsce ciekawe, poprosimy o przybycie na miejsce zbiórki tam w określonym czasie i wszyscy mają być zadowoleni. To jest, szanowni państwo, bardzo ważne właśnie, żeby plan był, w cudzysłowie mówiąc, uszyty pod nas i żebyśmy byli zadowoleni podczas wycieczki, bo cały rok najczęściej pracujemy właśnie na ten tydzień, na ten dwa, żeby można było wypocząć, żeby tak samo można było zobaczyć coś nowego, poznać nowe miejsca, nowe destynacje, które nas fascynują, które chcemy zobaczyć, odwiedzić, poznać, więc żeby ta wycieczka bardzo nam odpowiadała, a nie, że będzie coś zaproponowane nam z musu, mówiąc, żeby gdzieś nie wychodzić, bo nas właśnie napadną, oszukają, ukradną nie, i... Tak nie ma.